Przewracając komputerowe strony naszego interbitnetu, natrafiliśmy ostatnio na niezwykłe ogłoszenie. Oto pod hasłem jak się relaksować w XXI wieku opisane urządzenie o nazwie Sensora. Sensora to taki stymulator do wywoływania transu, podobny do słynnego orgazmotronu Woody Allena albo do akumulatora na orgony, wymyślonego niegdyś przez amerykańskiego pisarza Williama Burroughsa. Burroughs regenerował swoje ciało wchodząc do drewnianej skrzynki przetykanej blachą, która wychwytywała z powietrza tak zwane orgony, czyli atomy życia. To consolidate revolutionary gains, five steps are necessary. Ale oczywiście w technikum mechanizacji muzyki nie możemy sobie pozwolić na tak prymitywne urządzenia. Proclaim a new era and set up a new calendar. Dlatego zainteresowaliśmy się sensorą, prawdziwie nowoczesnym aparacikiem do odjazdów. Sensor składa się z kilku elementów, najważniejsze z nich to specjalne elektromagnetyczne krzesełko. Destroy or neutralize alien gods. Projektor do efektów świetlnych oraz generator dźwięku. Destroy alien machinery of government and control. Przy pomocy sensory można się wystrzelić w kosmos, nie ruszając się z własnego pokoju. I o to właśnie chodzi! Zakrzyknęliśmy zgodnie, po czym wykręciliśmy numer telefonu po dalsze bitu informacje. Kto tam podniósł słuchawkę, dowiecie się już za kilkanaście bitu minut. Namawiamy Cię usilnie do słuchania tej płyty codziennie przez następne 30 lub 60 dni. W stronę pierwszej słuchaj wczesnym rankiem, zanim wyjdziesz z domu, a w stronę drugą wsłuchuj się wieczorem. Jeśli będziesz się do tego stosował, rozwiniesz w sobie te elementy własnej osobowości, które sprawią, że ludzie Cię polubią, uwierzą Ci i będą Ci ufać. Give me, 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 give me.
Jekyll MC Hyde, duża jazda, ostry ride. DJ Dennis 91, on tu miesza, on tu pan. Technoparty to przede wszystkim beat, strobo i dym, bo żeby uciec trzeba mgły, ale jak to zrobić we własnym domu? Znalazł się i na to sposób. Zapytaliśmy o to tego oto pana. My name is Paul Devlaff. I'm president of Rainbow Vision Corporation. Technikum mechanizacum muzykum. A w Technikum Mechanizacjum Muzikum specjalne urządzenie do rave relaksacji. Temu panu zadaliśmy takie oto pytanie. Could you describe to our listeners and czy mógłbyś opisać naszym polskim słuchaczom, na czym polega Sensora, ta nowa forma relaksacji? Zajmujemy się sprzedażą produktu o nazwie Sensora, który jest wysoko zaawansowanym technicznie systemem służącym do osiągnięcia fizycznego odprężenia. W jego skład wchodzą takie elementy jak światło, barwy, dźwięki, fizyczne wibracje. Wszystko znajduje się w pomieszczeniu w miarach 3x3 metry. I kiedy tam wchodzisz, widzisz ciemność, bo wewnątrz leży czarny dywan. Wiszą czarne zasłony, a nad głową wisi ci czarny sufit. A zwisa z niego wielki, przypominający słońce talerz. Jest zawieszony na łańcuchach. Naprzeciwko tego ekranu stoi fotel z wbudowanymi 8 generatorami dźwięku. Kiedy siedzisz na fotelu, generatory emitują tony o niskim częstotliwości, które wywołują wibracje twojego ciała. Za fotelem umieszczony jest projektor światła o potężnej mocy. Emitowane światło odbija się od talerza i wracając pada na siedzącego. W tym czasie zmechanizowane dźwięki wirują i wibrują dookoła fotela, tworząc sound system. Pod koniec tej sesji stopniowo zmieniamy częstotliwość dźwięku, żeby człowiek nie zrelaksował się nadmiernie. Cała sesja polegająca na poddaniu się działaniu światła i dźwięku i wibracji trwa 25 minut. Po 25 minutach odłączamy cały system. Po tej sesji człowiek czuje się tak zrelaksowany, jakby spędził wiele godzin na plaży albo wracał z długiego urlopu. And after 25 minutes, the system resets itself and the person can come out of the room and is so relaxed as if you have been on the beach or, you know, on vacation for a day or a couple of days.
Hello darkness, witaj czarny pokoiku. Czarne zasłony i czarne dywany. A nad głową wisi ci czarny sufit. It's the music. It's the music. It gets down in you, it washes over you and beats upon your brain. It's the music. It washes over you and beats upon your brain. Thank you.
movers until you find a smooth operator. Don't disturb this room, cause it'll make you movers until you find a smooth operator. The regulator innovator. Don't disturb this room, cause it'll make you movers until you find a smooth operator. The regulator innovator, dominator, creator, data plus a spectator, fascinator. Żółtą łodzią fabryczną, naszym bitu batyskafem o nazwie Sensora. A skoro mogliśmy przez ocean porozmawiać z szefem Sensory... My name is Paul Devlas. I'm president of Rainbow Vision Corporation. Technicum Mechanizacu Musicum. To oczywiście nie mogliśmy mu nie zadać tego pytania. We are fans of techno music. Jesteśmy fanami techno. Czy możliwe jest, aby człowiek, podobnie jak w Sensorze, reagował słuchając właśnie takiej muzyki? And have some similar reaction. Tak, mamy 8 różnych programów. Niektóre z nich wykorzystują łagodną muzykę relaksacyjną, ale są też programy bardziej dynamiczne, wśród nich oparte na rytmach techno. Mamy 3 programy techno, 3 z muzyką New Age i 2 programy łączące techno i spokojne wibracje. Programs which have a combination. It has some techno music and it has some relaxing music at the end. Porwała mnie królowa bit. Tu, 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 tu. Powstańcie, których dręczy rok. Ruszymy z posad bryłę roka. Za 15:03. Robert Kalinowski, najważniejsze informacje. Bułgarski rząd wykluczył możliwość przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Naruszanie prawa i porządku społecznego oraz wcześniejsze wybory są w tej chwili szkodliwe dla kraju, głosi w oświadczeniu rządu. Przeprowadzenia nowych wyborów domaga się opozycja. Według nieoficjalnych informacji prezydent Serbii, Slobodan Milošević, przygotowuje się do uznania zwycięstwa opozycyjnej koalicji Razem w wyborach lokalnych. Możliwość ustępstw władz serbskich zbiegła się z ostrzeżeniami ze strony wspólnoty międzynarodowej. Przedstawiciel USA ujawnił, że Waszyngton rozważa jednostronne zamrożenie stosunków handlowych i oficjalnych z Belgradem. Sankcjami gospodarczymi zagroził też minister spraw zagranicznych Niemiec, Klaus Kinkel. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zdymisjonował ministra spraw zagranicznych tego kraju, Władimira Sienkę. Zastąpi go dotychczasowy wiceminister, były wysoki urzędnik rosyjskiej partii komunistycznej, Iwan Antonowicz. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Przedsiębiorstw Branży Azbestowej postanowił w Wierzbicy kontynuować akcję protestacyjną i upoważnił Komisję Krajową Solidarności do wszczęcia zbioru zbiorowego z rządem. Pracownicy zakładów wytwarzających wyroby azbestowe domagają się m.in. możliwości przejścia na emeryturę po 15 latach pracy. Noc mamy pochmurną z lokalnymi rozpogodzeniami w górach i na Suwalszczyźnie. Miejscami słabe opady śniegu i lokalne mgły. Temperatura od minus 18 stopni na północnym wschodzie do minus 6 na zachodzie. Wiatr słaby ze wschodu.
Politechnikum Mechanizacji Muzyki naucza DJ Pozytyw. Jak wiecie, jesteśmy nieustraszonymi łowcami pozytywnych wibracji. Nasz cel to nasz trans. No ale nie jesteśmy samolubni. Dzielimy się z wami systematycznie naszymi nowymi odkryciami w zakresie technoszamanizmu. Dziś Zenzora. My name is Paul Devlas. I'm president of Rainbow Vision Corporation. Technikum Mechanizacji Muzykum. Oczywiście tego pana zapytaliśmy o kasetki. Could you describe to our listeners more precisely? Czy mógłbyś opisać naszym słuchaczom bardziej szczegółowo kasetki z muzyką zmechanizowaną? We have just three programs. One of them is called. Jeden z tych trzech programów nazywa się Wewnątrz bijącego serca. W trakcie seansu w tle rozbrzmiewa puls pompującego mięśnia sercowego. System sensora jest już szeroko wykorzystywany, między innymi w Kanadzie podczas szalonych imprezek techno. Pewnie wiecie, co to jest rave. Oczywiście. Zazwyczaj wygląda to tak, że przez całą noc bituje muzyka techno, projektor światła, sensory wyświetla na potężnym ekranie o wymiarach 20x30 metrów wzory i barwy zsynchronizowane z bitami techno. Muzyki zambientowanej należy słuchać w odpowiednim otoczeniu. Najlepiej jak to jest od razu jakaś stara fabryczka albo piwnica na starym mieście, albo opuszczona przez oglądaczy sala kinowa. No tak, ale wy nas przecież słuchacie po domach. Jak dom zmienić w house? To pytanie kierujemy do was, jednocześnie prezentując mały przykładzik takiego techno umeblowania. Zenzora 2012. Zenzora, 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 Zenzora. Sensora, 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 sensora.